Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie druga część tego filmiku, co ostatnio nagrałem z tymi oponami. Z tym, że te felgi pojechały do malowania, no i właśnie wróciły. Tak to wygląda. Wymalowane. To jest jakiś tam kolor czarny. Półpołysk? Chyba tak. Malowane w Dziubek Motors. Marcin musiał. Bardzo, bardzo porządna robota. Tak to dostaję. Zapakowane, że nie poobijane, nie tego. Tam jeszcze jedną felgę mam na samochodzie. O, zobaczcie, każdy pierścień owinięty. Ostrożnie odłożony. Naprawdę polecam tą firmę, jak ktoś robi renowację samochodów, to tutaj nie pokazuję głupot, nie mówię głupot, tylko no tak jest. Porządna firma. No i co? Fartuchy powkładane, dętki powkładane, lekko napompowane. Oczywiście talkiem opony wysypane, wyczyszczone w środku. Już mam to wszystko przygotowane. No nie będę tego pokazywał, bo by ten filmik trwał nie wiadomo ile. Tu takie porównanie, bo dzisiaj jeszcze składałem koło od ładowarki. Też to stalowa wola, tylko ta nowsza, to już jest ten jakiś Liugong, czy jakieś tam to wynalazki chińskie. Zobaczcie, to jest dopiero opona. 26,5 R25. Jak stoi przy kole z mojej L34, to jest potwór. Ja jak stoję przy tym, no to jest takie 10 cm mniejsze ode mnie, a mam 1,82 m. No i zresztą przy krazie jak to wygląda, no to też jest niebagatelna różnica. No a też się takie koła robi, wymienia. Także kras to pikuś. No i co, pokażę wam jak to montuję. Dzisiaj cztery koła, jeszcze jedno mi zostanie. Cepeki. Przygotowane wężyki. Pięknie, ładnie. Nytle, no wszystko jest. Może się to uda zamontować, oczywiście dzisiaj miał nie sypać śnieg. Mamy 20 styczeń. Wyjechałem tym na zewnątrz, oczywiście zasypało go, jak zawsze. Suche auto było, no to musi być mokre teraz, no ale trudno. Robimy, działamy. No i tak, zrobimy się za robotę. Dwa lewe, dwa prawe, bo to jest cały tył do kraza. Felga przygotowana. Składam. Nie używam żadnych pas. Jedni używają, ja nie używam, ale bardzo ładnie wchodzą. Zresztą zobaczcie. Ustawić na zawór. Fartuch mam przygotowany już. Rozbijamy teraz.
pierścień. A, jeszcze pierwszy jasno. Noże ładne, wymalowane. Nie tak jak oni to widzieli. Wzięli i pomalowali byle jak, tak jak na ostatnim filmiku. Jeszcze napompowali, włoska pełna, przykleiło się to wszystko. Ten pierścień, na który się trafił, to brzydszy, to może jego. Na tył damy. Tutaj od zewnętrznej strony damy ładny pierścień. Znajdziemy. O. To będzie lepszy. Niektórzy natomiast zwracają uwagi, a ja, że to robię z pasji, że mi się podobają te samochody, że mam to, żeby to wyglądało. A ten jest zdecydowanie bliższy. Tak, teraz ten. Teraz ten szeroki. Tak, widać jak to lekko się wcisło. Teraz pierścień zabezpieczający gdzieś tutaj już tam jest. Pierwszy zabezpieczający. Popatrzcie, rękami go możemy. Żadne tam siłowanie się z tym kombinowało. Thank you.
Teraz tak, zaworek CPK. Założymy. Tutaj mam to wszystko poczyszczone. Gumki nowe. Tutaj jest taka podkładeczka. Stare gumki to tam wyrzucam, ale tę podkładkę zostawiam, bo to ma takie wypuklenie. Ona ściska tą gumkę. Ja daję zawsze tutaj trochę smaru. No i najważniejsze to wykręcić wentylek z dętki, żeby nie został, bo wtedy będzie tylko pompować w sumie. Marca będzie gdzieś położyła. Nie wiadomo gdzie, a tu weźmie tą smarownicę. Następna przydatna rzecz, miłoki. Trzeba używać też. Troszkę smaru na gwint nigdy nie zaszkodzi, kiedyś będzie łatwiej to odkręcić. Tu są nakrętki drobnozwojowe. I co? Przygotowujemy gumki nowe. Gumki nowe raz. A starą sobie zostawię na pamiątkę. Wszystko na druciku związane, żeby nie zginęło. Nie zapomnieć tej podkładki. Ona ma wypuklenie, także nałożymy na wentyl. Raz. O. Teraz gumeczki. Gumki są na miejscu. Teraz tak, podkładeczkę i to musimy też nałożyć na wentyl, bo od góry przychodzi zawór, prawda? Przez dziurę. Dosyć ciasno tu jest. Siedzi. Zaworek wykręcimy. Zaworek był po to, że lekko napompowałem dętki, żeby się ładnie ułożyły, równiutko. No i przykręcamy zawór.
wsadziłem podkładkę pod natrętkę, a przecież na odwrót ma być. Proszę. No i robota. Zrobiona. Jedna koło z głowy. Skręcę, napompuję. Pompowania wam nie będę nagrywał, bo być może nagram, bo pokażę wam jeszcze jak ten zawód. Znaczy jak te pierścienie siadają. Trzeba je dobijać. To dosyć istotne jest, żeby się nie zabił ten pierścień. Przytrzymuję sobie drugi klucz. Teraz przykręcam tą nakrętkę z gumkami. Chwycę sobie ją. Te gumki mają się tam ścisnąć. Zawsze tak do samego końca nie dokręcam, tylko dopiero jak chwyci się powietrze wypchnie troszeczkę lepiej, bo zawsze ten zamek później cierpi, a szkoda. Czyli tak go zostawiam lekko luźnego, on jak będę dopompował zawór, wychodzi do góry. Żeby on tam miał miejsce. No i oczywiście później go dokręcę. Zaworek wkręcam, szybciej się pompuje. Zakręcam zawór centralnego pompowania kół, bo widzę, że jest odkręcony. Tu użyjemy szósteczki. Oryginalnie powinien być kwadracik, ale jak szóstka jest niewyrobiona, to też można oczywiście szczuciem, żeby tego nie popsuć. Te zawory nie trzeba tak mocno dokręcać. Niektórzy to dokręcą, to nie wiadomo po co. Tam jest kuleczka, ona ma trzymać. A jak nie trzyma, to wyczyści i będzie trzymać. No i tak pójdę. Pokażę wam to z bliska, jak to wygląda. Tak, zawór siedzi, prawda? Tej nakrętki nie dokręcałem, bo zawór troszeczkę wyjdzie do góry, jak napompuję dętkę. Zawór tutaj CPK zakręcony, no i pompujemy. Zobaczycie, co pierścienie jeszcze nie doszły do końca. Patrzcie, jak się to będzie dźwigać. I tu jest, w tym momencie jest najważniejsze, patrzeć, co się dzieje z tymi pierścieniami. W szczególności takiej malowanej feldze.
Bo one teraz będą wskakiwać. O właśnie. No i zobaczyć, czy wskoczyło. Tu jeszcze nie wskoczył. Możemy stuknąć lekko. Niewygodny ten młotek, który wziąłem, jakiś paskudny. No dobra, pompujemy. Widać, że pierścień siedzi ten zabezpieczający, bo najważniejszy pierścień to jest ten. Prawda? To jest zabezpieczenie. No i to może się odwinąć, no i wyszczał jest. To się powinno oczywiście w klatce pompować i tam jakieś cuda, ale kto to w klatce pompuje? Ja tutaj pokazuję, o, wskakuje. Ja tutaj pokazuję, jak w warunkach polowych to zrobić. Może nie w warunkach polowych, bo jesteśmy na warsztacie, ale no każdy sobie tam da radę na polu walki. W terenie gdzieś. Wiadomo, że jak jesteś w terenie, to założysz do samochodu i napompujesz, tak? Jak masz oczywiście sprawne to CPK. Jeszcze nie weszło do końca, ale on to zaraz wskoczy. Półtorej atmosfery. Będę musiał załączyć kompresor, także nie będę tu już hałasował. O, słychać, że ucieka powietrze. O, widzicie, jak się podniosła nędka? Teraz będzie można ją śmiało dokręcić i ten będzie ok. Załączam kompresor, nie będę wam dalej pokazywał, no bo dalej no to tylko trzy następne i montaż do samochodu. No i co? No i chyba na Borne Sulinowo zdążymy. Mam taką nadzieję, bo jeszcze tam olej trzeba wymienić w silniku, filtry paliwa, bak się tutaj czyści, bo wlałem tam kwasu takiego. No i widać, że tam jakieś efekty są, bo strasznie zgnite te baki były w środku, zardzewiałe. Także nie wiem, czy dzisiaj to będę montował do samochodu, a jak nie dzisiaj, to jutro, więc nagram wam dalszą część. No i tak jak wam obiecałem, pokażę wam, jak to się przykręca, to koło jak ustawia się, w poprzednim filmiku nawet mówiłem, że wam pokażę. Pogodę mam niezbyt dobrą, bo zaczyna sypać śnieg. Przed chwilą sypało dosyć mocno, także wykorzystam chwilę. Wrzucam, już mam wrzucone w miarę. Wrzucam żabki. O, równo, żeby to patrzyło. Aha, i ważne jest, żeby nie zapomnieć ustawić sobie pod wężyk CPK felgi, no bo tak to zaś wam nie pasuje, no i nie może to tak być. Nakrętki. To wszystko źle się trochę robi jedną ręką, bo trzymam kamerkę. A, tu jest obojętnie to. Tak. Tak. I tak. Wstępnie jest pochytane. No i co, Milwaukee weźmiemy. Weźmiemy sobie klocuszek i pokażę wam, jak ja to robię, jak ja to ustawiam, tak żeby było dobrze. Tylne koła już pozakładane na gotowo.
No Krasik już nabiera wyglądu, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. No i co, no robimy. No i tak, bierzemy się do roboty za to przykręcanie. Pokażę wam, o co to chodzi, bo to jest dosyć istotne, jak składacie koło w krazie, żeby to auto równo szło i nie waliło na boki, bo tak to wpada w taki rezonans, że masakra. Wstępnie chwytamy to wszystkie śruby. Nie za dużo, nie za mało. Troszeczkę za dużo. Wszystkie ta jeszcze. Jeszcze troszkę na lewarku musimy podnieść. Ale pogoda to jest tragiczna. Chwytamy jeszcze lekko, tak żeby nam to siadło na stożku. Starać się, żeby te żabki równo patrzyły do felgi. Troszkę za dużo. No i tak, ja to robię w ten sposób. Mam w miarę równo ustawiony samochód. Warunki są jakie są. Robię sobie szczelinkę tutaj od klocka, prawda? Patrzę na oponę. I felgę oczywiście, nie? W drugą stronę też mam podniesioną, żeby w miarę most równo patrzył. No i kręcę sobie kołem. I patrzę na szczelinkę, jak to wygląda. O, trzeba jeszcze troszeczkę podnieść z drugiej strony. Teraz już jest podniesione, tu jest też w górze, teraz nam się fajnie to kręci, w miarę równo, no i zobaczmy. Tu ewidentnie się zbliża w jednym miejscu, przekręćmy to w całości. Tu się oddala, tu się zbliża. Jeżeli zbliża się do klocka, to znaczy, że dolne części, dolne trzy śruby, powiedzmy, trzeba mocniej dokręcić. Ona się wtedy wyrówna. Jak nie chce iść, to górną popuścić troszeczkę. No i kręcimy. No już jest zdecydowanie lepiej. Już jest zdecydowanie lepiej, ale troszkę to jeszcze poprawimy.
na trójce robię biegu, żeby nie przesadzić też, bo wiadomo, później ręcznie to trzeba dociągnąć, sprawdzić. No i zobaczmy. Myślę, że jest bardzo dobrze. Teraz dociągniemy wszystkie. No, jest pięknie. Jeszcze raz sprawdzimy. Tak, jest ok. Zobaczcie. Na dwóch lewarkach stoi. Jednym, drugim. Oba koła w powietrzu. Mogę przekręcić. No i zobaczcie, jak to idzie. Tak jedną ręką to się ciężko kręci. O, może tak. Nie wiem, czy to było widać na filmie, ale chodzi o to, że tutaj jest, w tym miejscu jest równa odległość. I można to też zbadać tutaj po żabkach, widać, że jest rancik wystaje i w każdym wystaje lekko, prawda? Także jest ok. No i tak ja ustawiam te koła i mi się jeździ krazem wtedy bardzo dobrze. Nie ma żadnych problemów, że tam skacze, buja. Wiadomo, jak są koła zastane, no to na niższe ciśnienie opuszczę sobie, opona się rozgrzeje, ubije, no i wraca wszystko do normy, bo jak długo kras stoi, to może być tak, że ona jest ugnieciona w jednym miejscu i też będzie skakał jak koń. Także robota idzie. Biorę się teraz za zbiorniki paliwa. Te filtry tam już mam powymieniane. No i tu widzicie, zbiornik leży na warsztacie. Kółeczka już pozakładane. Także robota idzie. Myślę, że się wyrobię do tego bornego Surinowa, bo się obawiałem, że nie zdążę, ale już bliżej niż dalej. A wiadomo, że też jest inna praca. Trzeba jeszcze zarabiać pieniądze, to jest tylko zabawka. Także tak to wygląda. Tak krazik wygląda w całej okazałości. Jeszcze lampki na dach. Mam już przygotowane, trzeba podłączyć, porobić. Także będzie bardzo ładny samochód. Dzięki, na razie.